Dominikanie na Służewie pojawili się w 1934 roku. W 1937 roku oficjalnie erygowano klasztor świętego Józefa, który miał być domem studiów dla Dominikanów z Europy Środkowo-Wschodniej. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji tego projektu. W tym czasie w Służewskim klasztorze mieszkał błogosławiony ojciec Michał Czartoryski, który zginął jako męczennik w powstaniu warszawskim. Parafia pod wezwaniem świętego Dominika została powołana do życia 3 sierpnia 1952 roku przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli dokładnie 65 lat temu. Pierwszym proboszczem został ojciec Adam Studziński. Początkowo parafia znajdowała się na peryferiach miasta i była zamieszkana przez około 1400 osób. Obecnie na terenie parafii mieszka ponad 18 tysięcy ludzi. Od początku powstania parafii msze święte, nabożeństwa, sakramenty były sprawowane w kaplicy klasztornej. W 1985 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, w którą zaangażowało się wielu parafian. Budowę kościoła ukończono w 1994 roku. W październiku tego roku naszą świątynię poświęcił ksiądz kardynał Józef Glemb. Od tej pory w obecnym kościele sprawujemy codzienną liturgię. Kościół świętego Dominika jest także sanktuarium niepokalanej królowej Różańca Świętego z racji obecności tutaj pochodzącego z XVI wieku, a przywiezionego do Warszawy żukwi cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej. Dlatego w naszym kościele dbamy o modlitwę różańcową i miłość do Matki Bożej. Wyrazem tego są nabożeństwa maryjne, Warszawski Dzień Różańcowy, a także liczne wspólnoty różańcowe. W niedzielę odprawiamy 9 mszy świętych, na których gromadzi się około 6,5 tysiąca wiernych. W dni powszednie sprawujemy 5 mszy świętych. W czasie mszy świętych ojcowie z klasztoru pełnią posługę słowa. W ciągu roku rozdajemy około 380 tysięcy komunii świętych. W czasie licznych dyżurów ojcowie służą sakramentem spowiedzi parafianom, a także wielu warszawiakom. Codziennie odprawiamy nabożeństwa, odmawiane są 4 części różańca, dwukrotnie w ciągu dnia jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie ojcowie i bracia z wiernymi świeckimi wspólnie celebrujemy nieszpory w kaplicy Matki Bożej. W ciągu roku liturgicznego organizujemy kilkanaście serii rekolekcji oraz sprawujemy okresowe nabożeństwa. Stałym elementem są także nabożeństwa fatimskie, modlitwę o uzdrowienie oraz wieczory uwielbienia i akatyst. Szczególnym przeżyciem Służewskiej parafii są uroczyste msze święte roratnie w Adwencie, na które niektórzy czekają cały rok, a które kończą się śniadaniem z ciepłą kawą i herbatą. Centrum liturgii jest dla nas liturgia Triduum, do której przygotowujemy się przez cały Wielki Post. Posługa liturgiczna i sakramentalna na tak wielką skalę jest możliwa dzięki zaangażowaniu ojców, braci nowicjuszy, a także licznych wiernych świeckich, którzy służą przede wszystkim w scholi młodzieżowej, akademickiej, dorosłych, tak zwanej czternastki, i także jako ministranci. Nasza praca duszpasterska w parafii polega głównie na przygotowywaniu do przyjęcia sakramentów. Prowadzimy katechezy przed chrztem dzieci, katechumenat dla dorosłych, roczny kurs przed bierzmowaniem dla młodzieży, dwukrotnie w roku kurs przed bierzmowaniem dla dorosłych, roczne przygotowanie dzieci i rodziców do pierwszej komunii świętej. Przyciągają również kursy dla narzeczonych, których organizujemy 6 cykli w ciągu roku. Stałej opiece duszpasterskiej podlega około 80 chorych w parafii. W tych wszystkich posługach wspierają nas osoby z naszych wspólnot. Na terenie parafii znajdują się 3 szkoły, w których katechizuje 9 katechetów. Szczególnym dziełem w naszej parafii jest posługa miłosierdzia, którą głównie zajmuje się grupa charytatywna Fundacji Świętego Marcina de Porres. Fundacja trafia z pomocą do najuboższych naszych parafian. Rocznie na wszystkie dzieła charytatywne przekazujemy około 400 tysięcy złotych. Są to fundusze pochodzące z hojności naszych wiernych. Naszą specyfiką jest bogata oferta duszpasterstw specjalistycznych, które obejmują różne grupy wiekowe i powołania życiowe. Proszę wybaczcie, że nie wymienię wszystkich grup i wspólnot. Wspomnę
Dzieci i młodzież gromadzą się w duszpasterstwie dzieci przy świętej o godzinie 11, w duszpasterstwie ministrantów i bielanek, także w nowo powstałej grupie 12+. Młodzież starsza uczęszcza do duszpasterstwa Rejs, a studenci do duszpasterstwa akademickiego studnia. Grupa absolwentów jest skierowana dla osób, które skończyły studia. Duszpasterstwo rodzin i małżeństw jest prowadzone przez DROPS, spotkania małżeńskie, różaniec rodziców, a także wspierane przez poradnię rodzinną Siloę. Przy naszym klasztorze i parafii działają także liczne wspólnoty i grupy modlitewno-charyzmatyczne. Naszą dominikańską duchowością żyją w szczególny sposób świeccy dominikanie z fraterni błogosławionej Imeldy i tworzącej się fraterni błogosławionego Michała Czartoryskiego. W posłudze liturgicznej wspomagają nas nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci bielanki oraz oczywiście liczne schole. Chorzy i niepełnosprawni spotykają się raz w miesiącu w grupie przeznaczonej dla nich, a są wspomagani przez wolontariuszy. Dobrze znane są także warsztaty pisania ikon oraz studium chrześcijańskiego wschodu. Do nowych inicjatyw od ostatniej wizytacji należą Szkoła Filozofii i Teologii Studium Dominikanum, prowadzona przez Instytut Tomistyczny, w której uczy się około 220 osób, oraz Szkoła Śpiewu Liturgicznego, która przygotowuje do posługi śpiewem i muzyką w kościele. W naszym klasztorze znajdują się instytucje zakonne, które wzbogacają nasze życie parafialne. Od 2009 roku mamy nowicjat z braćmi nowicjuszami, a także duszpasterstwo powołań. Od wielu lat istnieje tutaj Instytut Tomistyczny, który prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną, a także Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach. W ciągu roku organizujemy wiele koncertów, wykładów, spotkań. Na stałe w nasz kalendarz i kalendarze wielu warszawiaków wpisały się zaduszki artystyczne i jarmark świętego Dominika. Od ostatniej wizytacji nasz kościół został upiększony przez kamienną posadzkę w nawie głównej oraz w prezbiterium, w którym także mamy nowe stalle, ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. W roku jubileuszu 800-lecia istnienia zakonu powstała kaplica świętego Dominika, patrona parafii. Oddaliśmy do użytku drogę przeciwpożarową przy kościele, a także wykańczamy intensywnie pomieszczenia w budynku duszpasterskim. Ostatnio została odnowiona zakrystia. 65 lat parafii, w której jest tak dużo dobra, budzi ogromną wdzięczność. Podsumowując to sprawozdanie, można chyba powiedzieć, że odwiedza ksiądz biskup parafię, która jest jednym ze źródeł duchowych Warszawy, a może nawet sercem. To sprawozdanie jest także okazją do dziękczynienia. Chciałbym bardzo podziękować Panu Bogu za te 65 lat istnienia parafii, za wszystkich parafian, za wszystkich związanych sercem z tym miejscem, za to dobro i łaski, które otrzymujemy, za to, że mamy Kościół, w którym możemy oddawać chwałę Panu Bogu, za dobrych ludzi, których spotykamy tutaj na co dzień, którzy kochają to miejsce. Chciałbym bardzo podziękować Panu Bogu za to, że jako Dominikanie możemy tutaj żyć i służyć ludziom, że wiele osób pokochało charyzmat dominikański, a nawet także nas, braci, że zostaliśmy tutaj dobrze przyjęci i czujemy się dobrze w tym miejscu. Dziękuję Panu Bogu za duszpasterzy, którzy posługują i posługiwali wcześniej, a szczególnie za świętej pamięci ojca Witolda Słabiga, poprzedniego proboszcza, którego Pan wezwał do siebie, żeby żył w bliskości dobrego pasterza. Chciałbym bardzo podziękować Wam, parafianie, i wszystkim, którzy utożsamiają się z tym miejscem, za Waszą modlitwę, troskę, hojność, za to, że kochacie nas i to miejsce, że tworzymy wspólnotę, która przekazuje wiarę, która potrafi służyć, ale także w której możemy przyjaźnie spędzić czas i pośmiać się całym sobą. Prosimy księże biskupie, żeby ksiądz biskup pomodlił się z nami, prosił o przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań oraz podziękował za wszystkie łaski, którymi Pan Bóg nas hojnie obdarza.